Cześć, Pasieka Gromadzeń, 28 lutego, godzina 15. Jak widać, już kwiatki kwitną. Przebiśniegi, sam przebiśnieg, a tu hiacynt. Chyba hiacynt, a ja się nie mylę. A jeszcze mam krokusiki, takie malutkie już tutaj kwitną, wyszły, takie malusienkie. O, już kwitły teraz, się schowały, a jeden był już roztwarty, ale słońce zaszło i chłodniej się zrobiło. Cześć, po kwiatkach, teraz jestem na pasiece, jest dzisiaj 28 lutego. Będę po prostu w swoich rodzinkach, do tych, których zdążę, bo nie mam zbyt dużo czasu, na pewno do wszystkich nie zaglądę, ale myślę, że do połowy chociaż, i resztę w inny ciepły dzień. Będę odsklepiał zapasy zimowe oraz dokładał po ramce pierzgi. Zaraz pokażę, jak wyglądają te moje ramki z pierzgą, jak ja to robię, jak ja przechowuję i gdzie je wkładam, to postaram się nagrać. Mocno wieje dzisiaj, ale no niestety tak to jest. Pszczółki już coraz mniej latają, już jest po 15, także trzeba będzie się streszczać. Pokażę jeszcze, jak wygląda wierzba oraz leszczyna. Tak wyglądają w bazie. Już mega duże. Jeszcze kilka dni i zacznę pylić. Pięknie. Naprawdę pięknie wyglądają. Ale duże już te kotki przekwitają. Pszczoły mają ucztę. Super. W tym roku mega, mega wykorzystały pyłek z leszczyn. Tak wygląda ramka, którą przezimowałem z pierzgą. Tutaj jest pierzga fioletowa, niebieskawa taka z faceli. W sezonie została ona wycofana, zasypana cukrem pudrem i później obsikana zraszaczem wodą. I nic tu nie spleśniało, wszystko fajnie. Jest tu na górze, tylko jest puste, a tak to jest w 85-90% to jest pierzga. Także to jest taka bomba teraz na wiosnę, że nie ma nic lepszego. Żaden pyłek z... Tutaj była motylica, jak widać. Ale na szczęście zauważyłem szybko, że mi weszły w ramki i wymroziłem. Także ja coś takiego... Pszczółki tu już latają, szybko wyczuł. Widzicie, tu jest pierzga. Ja coś takiego daję na wiosnę rodzinkom. Oczywiście jak mam nadmiar pierzgi. I mówię wam, to jest super. Właśnie dałem tak do czwórki i do siódemki. W czwórce są trzy ramki z czerwiem, około 50% ramki, w siódemce 4, też około 50% ramki czerwiu, także dosyć dużo, na tą porę roku nawet bardzo bym rzekł. Spróbuję jeszcze do jakichś rodzinek dać. Pszczoły są dosyć agresywne, ale nie ma się co im dziwić. Jeszcze jest dzisiaj ostatni luty. Teraz pokażę ten numer 2. To jest gniazdo na 8 ramkach, 9 jest za zatworem. Było zimowane aż na 11, ale to było za dużo. 10 ramek max zostawiam. Jeden korpus. Nie ma sensu tutaj 11. Dodam tą ramkę z pierzgą. Tu jest ta ramka za zatworem, za matą. Jest cała, ale ja jej nie odsklepiałem, więc to może być powód.
No cóż, muszę znaleźć tutaj ramki z czerwiem po to, aby dać tam ramkę z pierzgą. Daję po prostu za ostatnią ramką z czerwiem. Zazwyczaj ta prima jest łagodna, ale zobaczymy. Warunki takie sobie do przeglądu, 15 stopni. O, patrzcie, pierwsza już chce mnie. Uciekaj. Uciekaj. Także nawet prima dzisiaj jest zła. To jest druga od końca, na pierwszej nie sądzę, żeby było gniazdo. Na drugiej tutaj widzę wyjedzone, ale puste komóreczki. Puste. Może już szykują na, polerują dla matki na czerwienie. Jeżeli na tej następnej będzie czerw, to właśnie tak będzie. Jest i matka, i czerw. Widzicie? Tak jak mówiłem, polerują, zrobią miejsce na ten. Także jedna, dwie ramki z pokarmem, trzecia jest już czerwik. Powolutku, powolutku, żeby pszczół nie prowokować. Te są zakitowane, te beleczki. Szkoda, że nie mam tu powałek. Właśnie to jest jedna z zalet powałki nad beleczkami. Przy beleczkach w takich sytuacjach pszczoły są bardziej zdenerwowane. Tutaj widzicie czerw. Wychowam, nie wyziębiać czerwio. Czyli druga ramka z czerwia. Zobaczymy teraz na czwartej, bo na trzeciej jestem pewny, że jest, bo to po prostu teraz na czterech, trzech to jest standard, to jest silna rodzina, jestem przekonany, że jest tyle. Bardziej rozchylić, żeby nie rolować. Jeszcze muszę zabrać tą beleczkę. Trzeba podjąć trochę, bo pszczółki, jak mówiłem, nawet prima jest agresywna. A tak widzicie, no u mnie jest 8 ramek, są na czarno obsiadane. Nie leci ta zagadka. Coś tam dymi, ale lekko trzeba odchodzić, na chwilę jest duży wiatr. Zaraz powinno... Dobra, pszczółki, czekajcie, żebym was nie zgniótł. Tu nie widzę czerwiu. Na tej ramce są jajeczka. Chowamy. Czyli trzy ramki z czerwiem zamkniętym. Na czwarte jajeczko. Thank you.
tą rameczkę z pierzgą za ostatnią ramkę z czerwiem. Ona musi być ciepła, nie może być z lodówki wyciągnięta. Znaczy nie może, no nie powinna być, także najlepiej do ciepłego, do domu ją na parę godzin dać. I tyle, już nie będę przedłużał filmu. Zamknę tutaj beleczkami. Aha, może jeszcze co zrobię. Tą ramkę ostatnią za zatworem. Trzeba będzie odsklepić. Jest cała nabita pokarmem. Więc tylko jedną stronę. Jak było mniej tego, to by można było całą, ale nie wiem, czy gdzie widać. Po prostu w ten sposób. Nie odsklepiamy tak jak do wirowania, tylko po prostu w ten sposób miziamy. Taką rameczkę dajemy. One wyczują za zatwór, za matę. I one będą przynosić. Także tak wyglądają moje sposoby na wiosenne pobudzenie. Patrzcie, tutaj wygląda, jest pokazane idealnie jak się odsklepia. Widzicie, tu jeszcze są pszczółki, chodzą sobie. Tu gdzie dłutkiem, bo nie miałem wtedy widelca do odsklepiania, więc z dłutkiem tutaj poruszałem. Popatrzcie, jak wszędzie gdzie było zruszane, nie ma nic. Tam gdzie jest zasklep, jest zasklep. To tak ważne jest, żeby po prostu zasklepiać. Tutaj jest za matą to, nie? Tutaj tak samo, patrzcie. Po prostu widać dokładnie gdzie wybrały, gdzie było dudka, a gdzie nie. I chodzą sobie tutaj i jedzą. Dlatego ja tutaj widelcem poprawię. Chcę tutaj też tą pierzgę dołożyć. Gniazdo jest na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I wystarczy. Nie jest ani dużo, ani mało. Myślę, że na tą rodzinkę w sam raz. Ostatnim razem pokazywałem mniej więcej jak wygląda moje ocieplenie. Pokażę tutaj. Tutaj mam bluzy, z dołu mam styropian, tak jak wtedy. Tutaj po prostu dołożyłem korpusy, gdzie nie miałem tych połówek. Nie, bo wtedy zabierałem połówki. Z dołu dawałem na górę. Także wszędzie jest teraz miejsce na to, żeby po prostu coś ciepłego dać. No daję na spód, na ramki z góry, na beleczki ramki styropian. Na to daję swoje jakieś tam ubrania, jak pokazywałem. I myślę, że zawsze to jest coś. Wiadomo, są różne ocieplenia, można kupić na pewno bardziej profesjonalne, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Trzeba sobie jakoś radzić. Ważne, żeby coś tam im tę temperaturę trzymało. No i to tyle, pokazałem jak się, co ja tam robię dla pszczółek, żeby po prostu lepiej czerwiły, żeby przyszybszyć ten rozwój wiosenny, a i tak jest w tym roku mega. Po cztery ramki czerwiu, gdzie nie, gdzie już krytego, oczywiście nie całego, ale 50-60% nad ramki, jest bardzo dużo jak na tą porę roku. I tyle, także wszystko wygląda ok, pszczółki latają wszystkie. Te 12 moich rodzinek. Na razie tyle, cześć. Trzymajcie się, hej.